Bez Arego Sternfelda nie byłoby współczesnej kosmonautyki. Urodził się w 1905 roku w rodzinie sieradzkich Żydów. Maturę zdawał w Łodzi. Na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął studia z astronomii. Potem wyjechał do Nancy we Francji, gdzie zdobył tytuł inżyniera mechaniki. Na paryskiej Sorbonie rozpoczął przygotowania do doktoratu. Jednak promotorzy wycofali się. Ich zdaniem tematyka była zbyt fantastyczna. Sternfeld wyliczył bowiem trajektorię lotów sztucznych obiektów w kosmosie. A czy dlatego mi się udało obliczyć z taką dokładnością wtedy trajektorii? Bo ja ich pierwszy obliczyłem, a nie dlatego, że ja przewidziałem. Swoją pracę wydał w Łodzi, ale dopiero w Związku Radzieckim doczekał się zainteresowania. Wyjechał do Moskwy wraz z rodziną. Zajęty badaniami naukowymi, znajdował mimo to czas dla swoich dwóch córek. Elwira Sternfeld-Berman wspomina, że sam robił meble do malutkiego komunalnego mieszkania, ale nie tylko. Przynosił z biblioteki zawsze książki. Sam był dużo czasu w bibliotece. Teraz, kiedy byliśmy małymi dziećmi, mieliśmy dwie lalki i te mebelki dla tych lalek on robił sam. Ary Sternfeld ostatni raz odwiedził ojczyznę w 1976 roku. Zawsze tęsknił do Polski i rodzinnego sieradza. Proszę przy okazji przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia słuchaczom polskim. Wie pani, otrzymują bardzo wiele listów od ludzi z różnych miast. Z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczecina. Już nie mówiąc oczywiście o moim rodzinnym mieście Sieradzu. O Polsce zawsze mówił, z matką mówili po polsku. Tyle, ile było możliwe, korespondował z swoją siostrą, która po wojnie wróciła z mężem. Adela Kalecka, Michał Kalecki, to była nasza rodzina. I nawet w czasie wojny ciocia Ada przesyłała coś do ojca. I wiedzieliśmy, że cała nasza rodzina związana z Polską. Właśnie dlatego w Sieradzu od 2 lat organizowana jest konferencja kosmiczna. Naukowcy przedstawiają najnowsze osiągnięcia w astronautyce. Miasto chciałoby w ten sposób przyciągnąć firmy produkujące urządzenia kosmiczne. Chcemy, żeby Sieradz był takim ośrodkiem inicjującym coś takiego. I dlatego to, że tu był Sternfeld, że tu narodziła się podstawy kosmonautyki i jego marzenia o kosmosie, chcemy powiedzieć, że można każde marzenie zrealizować, jeżeli się bardzo chce. Kosmos bardzo ciekawi młodych ludzi. Alan Sierakowski jest laureatem wielu olimpiad fizycznych i astronomicznych. Jest niezwykłą rzeczą to, że my jesteśmy na jednej tak naprawdę z wielu setek miliardów układów we wszechświecie. Jesteśmy tak naprawdę kroplą w morzu i no, mnie to osobiście fascynuje. A przecież od takiej fascynacji zaczyna się droga do gwiazd.